Historia, którą chcemy dziś opowiedzieć, kończy się tutaj, na cmentarzu w Śmiłowie. Kim był człowiek, którego lokalna społeczność postanowiła uhonorować tak eksponowanym miejscem pochówku? Jak zginął i czego dokonał kapłan Piotr Konieczka, że nad jego grobem powiewa biało-czerwona flaga? Odpowiedzi na te pytania należy szukać kilka kilometrów stąd, w lesie między jeziorkami a Piłą, bo tam zaczęła się ta historia. Według historyków i świadków Piotr Konieczka zginął 1 września 1939 roku w tym właśnie miejscu. Żeby dokładnie wyjaśnić historię kaprala, musimy przejść kilkadziesiąt metrów dalej i cofnąć się o ponad 20 lat, do roku 1918, czyli zakończenia I wojny światowej, oraz roku 1919, czyli traktatu wersalskiego, który ustanowił granicę polsko-niemiecką. Pierwotnie Piła i okoliczne miasta miały znaleźć się w całości po stronie polskiej. Jednakże przyjechała do Piły Komisja Międzynarodowa złożona z aliantów, Francuzów, Anglików, Włochów i oni stwierdzili, że miasto nasze zamieszkane jest w większości przez ludność niemiecką i postanowiono, że granica będzie biegła na obrzeżach na naszego miasta. Biegła wzdłuż Noteci, a dalej wzdłuż Gwdy, potem przechodziła w las, czasami biegła jeziorami, tak jak przez Jezioro Sławianowskie. I na tym odcinku znajdowało się 9 przejść granicznych. Były także tam 4 komisariaty. 3 z nich znajdowały się na terenie dawnego Pilskiego, to jest Wysoka, Łobrzenica, właśnie Luchowo koło Łobrzenicy, tak samo Wysoczka koło Wysokiej i Kaczory, tutaj będzie też Żabostowo koło Kaczor. Od 1919 roku do 1927 roku było 6 różnego rodzaju formacji, które strzegły. W marcu 1928 roku powołano Straż Graniczną, która objęła granicę polsko-niemiecką. Każdy strażnik graniczny musiał przejść co najmniej półroczne szkolenie. Jak widzimy ze zachowanych fotografii, strażnicy nie mieli tam żadnych luksusów. Warunki były, że tak powiem, spartańskie. Straż Graniczna nie była wojskiem. Podlegała pod Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Walka z przemytem to było jedno z najważniejszych zadań. Gdy rozmawiałem ze starym strażnikiem granicznym jeszcze w latach 80. panem Czesławem Malińskim, mówi: tak jak dzisiaj, do Niemiec woziło się wódkę i papierosy. Pile od strony wschodniej Niemcy przygotowywali się do wojny poprzez budowę fortyfikacji. Natomiast jeśli chodzi o wojsko, to najważniejszą jednostką w Pile był 96. Pułk Piechoty, jednakże Niemcy ściągnęli tutaj zarówno artylerię, nawet przybył do Piły transport czołgów. Dopiero w 1939 roku rozpoczęto budowę fortyfikacji i to dość daleko, bo między Gołańczą a Wągrowcem wybudowano 15 betonowych schronów. Bliżej Piły była Straż Graniczna, no i ona została wzmocniona latem 1939 roku poprzez te plutony wzmocnienia. Załoga, jeśli chodzi o komisariat Kaczory, liczyła około 50, dokładnie 48 strażników, ale przybyło, żeby ją wzmocnić, 61 żołnierzy plutonów, czyli ponad 100 żołnierzy obsadziło 3 placówki Straży Granicznej, między innymi placówka w Jeziorkach, o której mówimy.
bardzo duży procent był tej ludności niemieckiej. Ci mieszkańcy, którzy tu mieszkali po stronie polskiej, byli obywatelami Polski. Bardzo wielu z nich, żeby właśnie nie służyć wojsku polskim, to uciekło, głównie do Piły, tu do naszego miasta. Niemcy już w drugiej połowie lat 30. szkolili ich i szkolili ich po prostu do dywersji, do ewentualnej wojny. I tu wracamy do osoby Piotra Koniczki, który w stopniu kaprala wraz ze swoimi kolegami z plutonu wzmocnił placówkę Straży Granicznej w Jeziorkach. Historię naszego bohatera badał ksiądz Jerzy Ptach, proboszcz tutejszej parafii w Śmiłowie. Kapral Piotr Konieczka, on nie był tutejszym, on był Kaszubem, urodził się w 1901 roku w chłopskiej rodzinie we wsi Czarze koło Chełmna. A tutaj przyszedł po prostu ze względów zdrowotnych, ponieważ chorował na płuca, na rozedmę płuc. Początkowo był w Krostkowie, a potem tutaj kupił małe gospodarstwo na terenie naszej parafii we wsi Brodna. Ponieważ jego gospodarstwo było bardzo małe, a więc żeby się wyżywić, po prostu woził drzewo z lasu, z mleczarni, z Brodnej dowoził mleko do kaczor. I właśnie w ten sposób ze swoim koniem karem. No, małżonka kaprala Konieczki to była Helena tutaj z domu Gniota, więc tutaj pochodziła z wsi Brodna. Mieli dwóch synów, Zygfryda i Romana. Ta wojna wisiała w powietrzu już. W Brodnej, no to po prostu Niemcy już sobie zapisywali, zapamiętywali stosunek Polaków do Niemców. Straż Graniczna musiała zaminować wszystkie mosty na Noteci, mosty na Gwdzie, a także mosty, które, znaczy mosty kolejowe. I tak jak mówiłem, były trzy placówki związane z komisariatem w Kaczorach. Była to Brodna, właśnie Jeziorki i Żabostowo. W Jeziorkach to akurat miał bardzo ważną funkcję, ponieważ był przy głównej drodze między Piłą a Bydgoszczą. I wiadomo było, że pierwszym budynkiem był Urząd Celny, a dopiero placówka Straży Granicznej znajdowała się w samej wiosce. I tak jak mówiłem, komisariat Kaczory miał ponad 100 żołnierzy, z czego ponad 20 skierowano w sierpniu 1939 roku do Jeziorek. Kapral Konieczka, kiedy wychodził ze swojego domu, żegnając się z żoną i dziećmi, spodziewał się wszystkiego, a więc był na wszystko przygotowany. Działania nie rozpoczęły się, tak jak na terenie całej Polski, przed godziną 5 rano, tylko już po północy grupy dywersyjne. I to nie był atak jedynie na Jeziorki. Atakowano inne miejscowości położone wzdłuż granicy. Jego współtowarzysze niestety uciekli. Doktor Szymankiewicz ustalił, że ta grupa niemieckich dywersantów, która zaatakowała Jeziorki, liczyła ponad 60 żołnierzy. Więc tutaj stosunek był 3-1. I nie jest rzeczą dziwną, że Polacy się postanowili wycofać. Żeby oni mogli się wycofać, to ktoś musiał zostać i Urzędu Celnego bronił Piotr Konieczka. I tu właśnie jego wielkość jest. Myślałem o tym wielokrotnie, czy on po prostu z własnej inicjatywy został, czy po prostu był to rozkaz. Dzisiaj już tego nie ustalimy.
podaje się o godzinie 1:40 po ataku. Ostrzeliwał się z karabinu maszynowego i został ranny i tak jak podają różne relacje, został dobity kolbami przez Niemców i niewiele osób wie, że właśnie w Jeziorkach, broniąc Urzędu Celnego, poległ pierwszy żołnierz, można powiedzieć, II wojny światowej. Halina Kluge miała w ten czas 11 lat. Mówi, że widziała dwóch zamordowanych polskich żołnierzy wrzuconych na wóz konny. I mówi, że jednym z nich na pewno był Piotr Konieczka z Brodnej. Józef Giersz z Jeziorek przywiózł na cmentarz w Śmiłowie nie tylko ciało Piotra Konieczki, ale także ciało Szczepana Ławniczaka, drugiego strażnika zabitego właśnie w Zelgniewie przez braci Bechtlow. I te dwa ciała zostały pochowane, można powiedzieć, zarówno bez strumień, jak i bez księdza. Mój poprzednik, ksiądz prawat Ignacy Gellner, miał takie patetyczne przemówienie tutaj na ryneczku w Śmiłowie i między innymi powiedział do Niemców, tam byli i Niemcy, i Polacy, że komu tu się nie podoba, tam jest granica. Ksiądz prawat miał być przywiązany do samochodu i w ten sposób miał zginąć. Ale dobrze Niemcy uprzedzili go o tym, także w nocy uciekł przez las do miasteczka i na pociąg do Poznania. Legenda głosi, nie wiadomo czy do końca prawdziwa, że oficer w stopniu majora podszedł i spytał się, co to są za zwłoki, gdy Józef Giersz powiedział mu, że to są żołnierze polscy, którzy zginęli w obronie granicy, no to stwierdził, że oni wykonali swój obowiązek i przedstawił ich jako wzorzec dla swoich oddziałów, ponoć nawet zasalutował i odszedł. Kiedy tutaj przybyłem do parafii w 80 roku, to widziałem, zauważyłem, że na cmentarzu jest jego mogiła i na tej mogile był taki owalny, taka tablica, gdzie było zaznaczone, że on właśnie zginął. W 1989 roku, po zmianach w naszym kraju, postawiono mu nowy nagrobek. W Jeziorkach, jak wiemy, w 2009 roku został odsłonięty pomnik. Przybył syn Zygfryd, twoją wnuczką, a więc to było bardzo uroczyste odsłonięcie. Także order Polonia Restituta został jemu przyznany pośmiertnie oczywiście. Order ten został wręczony synowi Zygfrydowi. Wisi on również w kościele na naszej tablicy wotywnej. Postulowaliśmy, żeby ulica miała nazwę bohatera Piotra Konieczki, żeby szkoła, która nie ma imienia, żeby również przyjęła imię bohatera Piotra Konieczki. No i to się nie może przebić.